Dzień dobry. To z tej strony Michał Włodarczyk. Ja do pana dzisiaj dzwoniłem. Umówiliśmy dzisiaj na rozmowę o 16. Tak, tak. Byliśmy. Okej, to ja myślę, że teraz ma pan chwilę wolną, tak, żeby rozmawiać. Tak, mam. Jak najbardziej. Okej, super. To w takim razie kontynuujemy ten temat, w ogóle na temat aktywacji konta pana inwestycyjnego. Niech pan mnie zorientuje. Może być ma pan jakiekolwiek pytania na temat w ogóle naszej współpracy? Tak, oczywiście, mam kilka pytań. Jeszcze pan, najpierw pan przypomni, z jakiej pan firmy dzwoni? Kingdom Invest. Kingdom Invest, okej. Okay. A jakieś dane od was, gdzie można znaleźć? Jakiś KRS, NIP, czy tak dalej? A no właśnie ja do pana mogę wysłać wiadomość na pana maila, a konkretnie z umową, tak? I tam muszą, i tam będą wszystkie dane konkretnie, to co pan interesuje. Mhm. Okej, okay, to poproszę. Niech pan wyśle. Okej, dobrze. Zweryfikuję. Teraz wyślę do pana dane, tak? Ale niech pan mnie zorientuje, czy w ogóle posiada pan doświadczenia w takiej branży? Nie, nigdy wcześniej nie handlowałem. Na giełdzie nie handlowałem nigdy wcześniej. Ani. Okej, okay. No to w takim razie na spokojnie. Na spokojnie, dlatego że tak powiem, że z nami występuje bardzo duża ilość klientów i u dużej ilości nie ma w ogóle żadnego doświadczenia w tej branży, tak? Konkretnie dlatego z pana na samym początku będzie osoba prowadząca, która prowadzi pana handel i jest odpowiedzialny, tak? Jeżeli pan będzie miał obojętnie które pytania na temat zarobku albo handlu, jeżeli pan chciałby nauczyć się tej branży, żeby potem można było samodzielnie handlować, również wszystko można z tym doradzać, tak? Dlatego że ma doświadczenie prawie 8 lat. No i trochę lat na tym, tak powiem, jeżeli 8 lat handlować. Okej, okay. A jaki zarobek pana interesuje? Czy to będzie dodatkowy albo stały? No, raczej traktowałbym to w kategorii zarobku dodatkowego. Okej. Okay. No, ale ja myślę, że tak ilość zarobku nigdy nie jest ograniczona, tak? Nawet jeśli to jest dodatkowe. Może być, mamy jakiś cel finansowy tak na sam początek? Ile bym chciał tak sobie dorobić? Na to będziemy z panem zarabiać. Celu konkretnego myślę, że nie mam. Aha, no okej, to w takim razie tak, czym więcej, tym lepiej, nie? No, można tak powiedzieć. Nasz interes na tym właśnie i polega, tak? Dlatego że my zarabiamy wyłącznie wtedy, kiedy klient zarabia, czyli my nie otrzymujemy żadnej prowizji za utrzymanie konta, również nic nie otrzymujemy za transakcję, a tylko na końcu miesiąca otrzymujemy 5% od 100% zysku. 1000 złotówkach, tak, dla przykładu, zarobiliśmy 1000 zł, no tego my otrzymujemy 50, czyli 5%, a pan otrzymuje 950, czyli 95%, przepraszam, na swoje konto inwestycyjne i kiedykolwiek pan zechce, można będzie z tego skorzystać. Czyli środki pana są w dowolnym momencie, mogą być powrotem u pana na koncie bankowym. Za pomocą zwykłego przelewu, tak, pan tego dokonuje i otrzymuje sobie wypłaty z powrotem. Okej, zrozumiałe. A kiedy można w ogóle tak dla działu analitycznego, czyli dla doradcy kontaktować się z panem? Czy to będzie godziny popołudniowe albo lepiej rano? Jak panu wychodzi? Najlepiej godziny popołudniowe, tak jak w tej chwili o tam godzinie tej 16. Okej, dobrze, nie ma żadnego problemu. To w takim razie, niech pan mi zorientuje, jakiekolwiek pytania jeszcze są? Na razie nie. Okej, okay, dobrze. To w takim razie przejdziemy tak troszeczkę bliżej do tematu, konkretnie do konta inwestycyjnego. Obojętnie który handel odbywa się, tak powiem, na różnicy cenowej, tak, że kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. I dlatego, żeby w ogóle mieć sobie możliwość i wejść się na rynek finansowy, żeby zacząć handel, musi być jakakolwiek kwota, tak, na koncie inwestycyjnym, dlatego, żeby obracać się kapitał własny. Dlatego niech pan mnie zorientuje w ogóle, od jakiej kwoty pan chciałbym wystartować z nami. A czy jest jakaś kwota minimalna wymagana? Tak powiem, że wymaganej tu nie ma, to pana decyzja, tak w ogóle od jakiej kwoty pan chciałbym wystartować. Ale tak powiem, że średni taki pakiet dla klientów, żeby otrzymać konkretną ilość instrumentów handlu, polega na 1000 zł, tak? Ale ta kwota jest wyłącznie, żeby aktywować konto inwestycyjne, dlatego że na sam początek dla klientów, którzy nie mają doświadczenia w tej branży, będzie dofinansowanie 10%, żeby spróbować sobie w ogóle tą branżę. Okres próbny odbywa się w ciągu 2-3 dni, tak? I w ciągu tego pan na ten procent dofinansowania handluje. Dalej, pan sobie decyduje w ogóle, czy pan chciałbym dalej handlować, to w takim razie kontynuujemy handel. Jeżeli nie, to w takim razie pan po prostu wycofuje swoje środki z powrotem i no właśnie tyle. Okej. Okej, to ja tak rozumiem, że ten minimalny panu odpowiada, tak? Tak, jak najbardziej.
Okej, okay, dobrze. To niech pan mi w takim razie zaintuje w ogóle, w jaki sposób panu lepiej byłbym wystartować. W sumie dwie opcje. Przelew tradycyjny albo transakcja internetowa. Myślę, że transakcja internetowa. Okej, okay, to czyli za pomocą karty płatniczej to będzie dokonywane. Niech pan mi zaintuje, z którego banku pan korzysta? To będzie bank polski? Tak, to będzie bank polski. Okej, okay. I dlatego, żeby tak zorientować w ogóle, jaki system aktywacyjny panu bym pasował, czy to będzie dokonywane przez system płatniczy Visa, albo Mastercard, albo w ogóle Maestro? Mastercard. Okej, okay, czyli na piątkę się zaczyna, tak? No tak, tak. Okej, okay, dobrze. Tutaj również są dwie opcje. Pierwsza opcja, dlatego żeby dokonać aktywacji, można tego dokonać, żeby ja do pana wysłałem po prostu linka do systemu aktywacyjnego, albo po prostu to będzie dokonywane przez konkretny dział finansowy i kontakt z bankowością pana. Jak panu pasuje bardziej? No myślę, że przez dział finansowy. Ta druga okay, opcja. Dobrze. Dobrze, to w takim razie już tłumaczę, jak to wszystko się odbyło, tak? Dlatego, żeby skontaktować się z działem finansowym, to będzie dokonywane również jako zwykłe transakcje internetowe, tam Netflix, Allegro, Amazon, tak? Czyli wszystkie dane, które są potrzebne dla internetowej transakcji będą wypełnione, ale przez dział finansowy wtedy będzie u pana wiadomość od bankowości wyłącznie wtedy, kiedy bank sprawdzi nas jako firmę brokerską. I niech pan się nie obrazi pana jako naszego klienta, tak, który będzie. Tylko po sprawdzeniu banku, jeżeli bank potwierdza, że wszystko jest w porządku, wszystko ok, to wysyła do pana wiadomość na telefon, jeżeli pan posiada aplikację, to wtedy to będzie w aplikacji, jako czyli security, albo wiadomość SMS, tak, którą pan zatwierdza i w takim razie już transakcja internetowa będzie dokonywana. Mhm, okej. Okay. Okej, okay, to w takim razie proszę pana, niech pan mnie zorientuje w ogóle, do którego karta bankowa tak z systemem płatniczym Mastercard jest ważna. No już chwileczkę, już panu mówię. Do sierpnia 2025. 25, tak? Tak, tak. Okej, okay, dobrze. Czyli ja tak rozumiem, że pierwsza tak sferka jest 5, jeśli to jest Mastercard. Tak. Niech pan powoli poda po dwie cyferki, tak, które idą dalej. Mhm. Okej. Okay. Oj, wie pan, mamy mały problem tutaj z tą kartą. Niestety, bo... Tak, tak, słucham. Niestety, ale chyba żona mi w portfelu ostatnio coś przykładała, bo mam jej kartę, nie swoją. Teraz się zorientowałem. Aha, okej. Okej, okay, dobrze, proszę pana. No, to może jakoś, tak... jakoś inaczej zrobimy tą płatność? Tak, tak, rzeczywiście. No, jak mówi, tak, że jest opcja dla tego, żeby dokonać przelewu, tak, tradycyjnego. Mhm. Czyli to będzie dokonywane na konto firmowe. No dobrze, może być. Okej, okay, to ja tak rozumiem, że posiada pan aplikację bankową, pan, tak? Tak, tak, posiadam. Okej, okay, dobrze, to w takim razie, proszę pana, ja mogę teraz do pana wysłać na maila dane do przelewu, za pomocą których u pana będzie opcja, żeby dokonać tak tego przelewu. Mhm. Albo mogę na WhatsAppa. Czy posiada pan WhatsAppa? Nie, WhatsApp, no nie. WhatsAppa nie. Okej, okay, to w takim razie niech pan da mi sekundeczkę. A jaki to bank będzie, proszę pana? Słucham. A jaka to bankowość będzie? Taka bank polski albo jakaś inna? To będzie ten taki czerwony. Santander. Santander, okej, okay, dobrze. Jedną sekundkę, niech pan się ode mnie rozłączy. Dobrze, teraz podejdę do działu finansowego, dlatego żeby utworzyć zgłoszenie na aktywację konta inwestycyjnego. No okej, okej. Halo, jest pan tu? Jestem, czekam. Okej, okay, super. To właśnie ja do pana już wysłałem tak e-mail. Tytuł tego mailu będzie jako po prostu witam, tak? I właśnie dane do przelewu również do pana wysyłam. Prosiłbym pana, żeby konkretnie, jeżeli mówimy o
typ przelewu, tak, numer konta, nazwę odbiorcy, żeby to było wszystko dokładnie wpisane, jak to jest, dlatego że może być odrzucone, tak. Więc prosiłbym pana po prostu skopiować i wkleić to tak w pasyku, który jest potrzebny dla dokonywania przelewu. Dobra. Kurde, dopiero mamy jakiś tam czas, żeby porozmawiać, dopiero pan dokonuje tego przelewu. Widzę, że pan został już wydany kontaktowo przez kraj polski, tak? To, czyli ma pan Polskę było teraz, tak? Słucham? Pytanie takie było, że widzę, że pan został już wydany kontaktowo przez kraj polski, to czyli ja myślę, że ma pan Polskę było teraz, to prawda? Tak, tak. Od niedawna, ale mam Polskę było teraz. Okej, okay, a w ogóle skąd pan ma pochodzenie? No, to jest odrobinkę skomplikowane, wie pan. No tak? Okej. Okay. A w ogóle przed tym, jak w ogóle miał pan polskie, no, otrzymał pan polskie obywatelstwo, którego kraju pan miał obywatelstwo? Znaczy ja miałem obywatelstwo hiszpańskie. Ja jestem pół Polakiem, pół Hiszpanem. O, tak? A tak po akcencie nawet nie powiedziałbym, że pan ma jakieś hiszpańskie pochodzenie, proszę pana, tak naprawdę. No, wie pan, jakby... Może tego nie słychać, bo bardzo... Ja mieszkałem za granicą, wie pan, w jednym z... Nie konkretnie w Hiszpanii, tylko w jeszcze innym hiszpańskojęzycznym kraju, ale... No ogólnie miałem do czynienia przez bardzo długi czas, właściwie non-stop z Polakami po prostu, nie? I także moim ojczystym językiem jest język polski. Ten hiszpański tak, no oczywiście też znam, ale jako pierwszego języka nauczyłem się polskiego, także no dlatego mam nienaganny akcent. Aha, okej. No. To bardzo jest interesujące tak naprawdę. A tak, jeśli mówimy tak o kraju tak hiszpańskojęzycznym, to była Meksyka? Albo coś takiego? No, wie pan, trochę był Meksyk, dużo z tych krajów przewinęło, trochę był Meksyk, później krótki czas była Wenezuela, Argentyna, później w Europie Hiszpania, no i wylądowałem u siebie, że tak aha, powiem. To czyli prawie połowę świata pan zobaczył już, nie? No może nie pół świata, ale no, tak jakąś, ogólnie, tam, powiedzmy. Jakąś tam część, tak. Okej, okay. Dobrze. A tak w ogóle ile pan ma lat, jeżeli nie jestem nieco? No lat mam 36. Zapewnił pan w ogóle ile pan ma lat? Tak 36. No ja tak również mówię, jeżeli tak ktoś o mnie pyta, tak ile ja mam lat, dlatego że tak mogę zapełnić w ogóle. Mhm. Właśnie 32. No, to podobnie też. No tak. Okej, to już dokonał pan. Ja już dokonuję, już tak. My się rozgadali i zapomniałem o przelewie sobie. A, dobra. Okej, to przepraszam, nie przeszkadzam. Nie, spokojnie, nic nie szkodzi. Przelew może pan wybrać albo natychmiastowy, albo zwykły. Polega wyłącznie na tym, jak w ogóle środki te zaksięgują, tak? Jeżeli jest zwykły, to niestety może być w ciągu doby roboczej. Jeśli natychmiastowy, to w takim razie od razu to konto będzie u pana zasilone i ja pana poinformuję, w jakim statusie zgłoszenie jest właśnie otwarte. No, poszedł zwykły już. Okej, okay, dobrze. To w takim razie, jeżeli już jest dokonany, to ja bym prosił pana wejść na historię transakcji, tak, bankowości i tam u pana musi być jako ostatnia transakcja, jako przelew. No, powinna być. Jeszcze się nie pojawiła. Okej. Okay. To niech pan odświeci tak na wszystko opadek, dlatego że to musi ładować natychmiast, jak myślę. No dobra, mam. No to pewnie potwierdzenie potrzebne, tak? No tak, tak. Ja bym prosił pana albo zainstalować plik PDF, tak, na swój telefon, albo jakiekolwiek urządzenie, z którego pan dokonał przelew, albo po prostu kliknąć na zainstaluj i tam u pana będzie opcja, żeby wysłać to w e-mailu. No okej. Okay. Niech pan mi zorientuje, jak będzie wysłany, tak, to w ciągu jednej tam minuty musi przejść.
No, w sumie już poszło. Okej, dobrze. Teraz sprawdzam. Okej, no wie pan co? Ostatnio jak miałem klienta tak przed panem, to próbował do mnie wysłać maila w ciągu 40 minut, to więc udało się w ogóle, kiedy podałem maila działu księgowości, tak, Alder ma na imię. Więc ja nie widzę tutaj żadnej wiadomości do mnie. To w takim razie możemy spróbować, żeby ja do pana wysłałem powtórnie maila z e-mailem działu księgowego, Albert ma na imię, żeby pan spróbował na jego maila wysłać, okej? Okay? No dobrze, dobrze, to spróbuję na jego. Okej, okay, jedną sekundkę. Już właśnie wysłałem, proszę pana, to musi do pana przejść albo w ogólnym, albo w spamie, albo ofertę. Sprawdzam. Okej, jest. Odciągam, tak? Okej, dobrze. W takim razie prosiłbym na wszelki wypadek powtórnie wysłać na tego maila wiadomość, tak? O potwierdzeniu. No dobrze, dobrze. Już zaraz wyślemy. No, tak w ogóle mam pytanie jeszcze. Tak, tak, słucham. Do pana. Taki mam wrażenie, nie wiem, czy to takie wrażenie, czy co, ale pan jest Polakiem, czy niekoniecznie? No niekoniecznie, proszę pana, tak od razu mówicie, że to przez akcent, tak pan mnie pyta. No tak, właśnie tak. Ja jestem z Mołdowii, tak naprawdę. Ja przepraszam, że ja mam akcent, no po prostu nie dla... Tak, niektóre klienci tak do tego sceptycznie nastawione są, a niektóre nie, ale tak mam kartę stałego pobytu i czekam, aż dopiero Polska da mi tak obywatelstwo polskie. Okej. Okay. Mołdawia. Kiedyś byłem w Mołdawii też. Też bardzo, bardzo jak fajny kraj. Podobało się? Podobało się pewnie. A w którym pan był, jeżeli nie w tajemnicą? O, już nie pamiętam. To lata temu było. A zdaje się, że w stolicy chyba. O, aha, okej. Okay. Już jest stosowany, tak? Tak, tak. Okej, w takim razie niech pan da mi sekundeczkę, teraz pójdę do działu finansowego, sprawdzę w ogóle, czy dostali wiadomość o mojej niektórą. Okej, dobrze. A nie, monster się skończył. Okej, okay, no właśnie, dział finansowy powiedział, że jeśli nie dostali żadnego potwierdzenia, tak powiem szczerze, więc możemy zaczekać, że dopiero przejdzie potwierdzenie, tak? A w ogóle na jaką kwotę pan dokonał tego przelewu? No, na tą minimalną, tak jak żeśmy rozmawiali. Okej, okay. Czyli tego 1000, tak? Tak, 1000. Okej, okay, to w takim razie dopisuję do pana dofinansowanie 100 zł jako 10%. No fajnie, fajnie. Okej, okay, to w takim razie niech... A jak pan wysłał w ogóle tego potwierdzenie, tak? To było dokonywane przez bankowość, przez historię, albo pan pobrał tego PDF-a? PDF-a pobrałem. Okej, okay, Niech pan da mi sekundkę, potrzebuje mi przemyśleć w ogóle, jak teraz będziemy robić, dlatego że ostatnio robiliśmy tego 40 minut tego e-mailu. Jedną sekundkę, proszę pana, niech pan się nie rozłączy, okej? Okay? Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. Okej, okay, a co u pana w ogóle jest napisane, tak, na pana mailu, jak pan wysłał? To nie przyszło do pana z powrotem ten e-mail, że e-mail jest nieprawidłowo wypisany albo coś innego? Nie, nie przyszło, ale jeszcze zobaczę, na pewności. Czyli konkretnie tam jest pusty e-mail, tak? No, niech pan mi zorientuje, jak jest ten e-mail wysłany. Czyli to jest pusty e-mail, tak? Po prostu tam jest plik PDF, tak, wysłany? No tak, jest PDF.
Bez żadnego tekstu, nie, tylko załącznik. Okej, okay, a czy mógłbym ja pana prosić tak na wszelki wypadek, żeby tak upewnić się dokładnie, żeby pan zainstalował WhatsAppa? Tam jest bardzo prosta procedura rejestracji, czyli po prostu wpisać numer telefonu i potwierdzić go. Tyle. Ja mogę do pana napisać na WhatsAppie obojętnie, którą wiadomość, po prostu pan do mnie na WhatsAppa wyśle tak tego PDF-a. To jest jako na skliknąć, tak po prostu jak kliknąć, to tam będzie plik PDF do wyboru. Mhm. Chwileczkę, chwileczkę. Jest pan tutaj? Tak, jestem. Dobra. Dobrze, proszę pana, to ja pana teraz zorientuję. Co i jak, bo wie pan, generalnie, to ja się, proszę pana, nie dam na to nabrać. Proszę? Mówię, że generalnie to ja się nie dam na to nabrać, naprawdę. Ja wiem, że to jest oszustwo. Po samej reklamie widać. Po samej reklamie widać, panie. Niech pan to zgłosi do działu marketingu, że słabo się starają, bo reklama jest naprawdę absurdalna. Okej, okay, no mówiąc szczerze, tak, to czemu pan tak do tego skeptycznie jest nastawiony? Proszę pana, to nie jest pierwszy raz, kiedy się rejestruję. Nie na tej platformie, ale na różnych. I miałem do czynienia z tym wiele razy. Ale rejestruję się specjalnie za każdym razem na inne imię i nazwisko, które prawdę mówiąc wymyślam. To też jest wymyślone. No rzeczywiście, tak. No. Po drugie, już z doświadczenia wiem, jak wygląda oszustwo. Są pewne charakterystyczne, proszę pana, elementy. I je wyłapałem wszystkie w tej rozmowie, więc mam bardzo duże podejrzenia, a nawet pewność. Okej, okay, dobrze. No a proszę pana, to wtedy, jeżeli pan tak myśli, że to wszystko jest oszustwo, tak, to my z panem rozmawiamy już prawie 35 minut, tak, w ciągu rozmowy telefonicznej, no i po co ten dialog w ogóle jest, no tak mówiąc szczerze. Tak mówiąc szczerze, to ja to robię hobbystycznie. Takie mam zainteresowanie. A, czyli tak. Pan nie ma YouTube'a, tak? Nic takiego. Ja mam YouTube'a, oczywiście, że mam. Podać nazwę kanału? No tak, prosiłbym bardzo. Dobrze, to podeślę panu, jak już film będzie zmontowany. Niech pan sobie obejrzy. Okej. Okay. Okej, dobrze. No ale proszę pana, to mówiąc, że po prostu ja nie rozumiem, czemu pan tak myśli, że to jest tak szóstwo. To śmiesznie jest, tak naprawdę. Proszę mnie posłuchać. Tą branżę, nie? No ja słucham pana, tak słucham. Proszę mnie posłuchać. Śmieszne to są po pierwsze wasze, pożal się kurwa Boże, reklamy. Po drugie, nawet sama nazwa tej domeny, która tam się wyświetlała pod tą reklamą, to też jest zajebiście podejrzane. Chodzi mi o rozszerzenie danej domeny. To, co jest po kropce. Po trzecie, proszę pana. Okej, tam jest innych... właśnie kom, nie? Nie. Tam nie było kom. Okej, tam było troszeczkę coś innego, ale już nie pamiętam teraz. Jeżeli pan stwierdza tak, że to po nie trzecie... jest podejrzany domen, to który to domen jest? Niech pan mnie zorientuje. Już teraz nie pamiętam, bo rejestrowałem się jeszcze do Tesla X, do Baltic Pipe, do jakichś tam innych oszustów. To już teraz nie pamiętam, bo oni te domeny mają różne. A po trzecie jeszcze, kontynuując, schemat jest zawsze taki sam. Jeszcze platformy, bo właśnie te platformy do niby tych inwestycji, proszę pana, to jest... Jest taki jeden wspólny mianownik tego, a raczej dwa. Wie pan, jakimś dziwnym trafem za każdym razem, czy to
jest reklama X, czy reklama Y, czy reklama Z. Za każdym razem, jak prowadzę rozmowę i już zostanę przekierowany do tej platformy inwestycyjnej, za każdym razem platforma, po pierwsze, wygląda tak samo. Po drugie, jest takie same hasło podstawowe. Już sobie nawet je zapamiętałem. Duże A, małe A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale ja panu o tym nawet nic nie mówiłem, proszę pana. Pan mi nie musi mówić. Ja już kurwa wszystko wiem. No, proszę pana, ja panu nic nie mówiłem o hasłach, tak? Ja panu nawet nie pokazałem tej platformy, tak? To ale niech pan ale nawet wiem, panu pokazać. Ja panu tylko punktuję charakterystyczne cechy, z którymi się spotkałem w innych oszustwach. I podejrzewam, że przy tym też takie by były. Dalej, mówiąc o platformie i haśle, bo te wcześniejsze to już wyłapałem wszystkie. No, także... co tam jeszcze? Po czwarte, czy tam piąte, po kolejne. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dane są po prostu zostawione przeze mnie, dane są fałszywe. Ja się tak nie nazywam. Tak. No wiadomo, no, jeszcze... że nazwisko Piło to jest trochę dziwne, tak? No tak, trochę dziwne. A po piąte, czy tam szóste, chuj z tym, miałem też do czynienia z legalnymi brokerami i tam są też pewne charakterystyczne elementy a propos weryfikacji i tak dalej, których tutaj nie uświadczyłem, a one są od początku rozmów. Okej, dobrze. No ale proszę pana, ja u pana pytałem, tak, jakiekolwiek pytania są na temat w ogóle współpracy albo czegoś innego. No właśnie teraz pytam. Właśnie... I teraz rozmawiamy, nie? A, jeszcze... Ale jeszcze pan, pan stwierdza, pan nie pyta, pan stwierdza, tak, że dobrze, tutaj są dobrze, oszuści, dobrze. Tak. I wiem, że tam są oszuści. No to po co mam dalszym ciągu ze mną rozmawia? Jakiś content pan próbuje sobie dostać albo czegoś innego? Ja nie rozumiem. No tak, bo ten content to już mam, wie pan. Rozmowy wszystkie nagrywam, później je obrobię, także content na kanał mam i zajebiście, nie? A jeszcze po siódme czy po tam ósme, to wie pan, niech pan nie oczekuje na tego maila, bo żadnego przelewu nie robiłem, po prostu w chuja lecę. Jestem kurwa kłamcą takim. Kurwa ratowym. Po tym jak pan mi powiedział tak, że pan tutaj po prostu tak zarejestrował się, to ja już zrozumiałem. Okej. Okay. No skoro ale jest linka na YouTube, pan mi wyszedł. Przepraszam, no skoro pan już wiedział od samego początku, to dlaczego pan brnął w tą rozmowę jeszcze? No proszę pana, dlatego że moja praca polega na tym, żeby mieć klientów, tak? Nawet jeżeli pan myśli, że ja jestem oszustem, którym ja nie jestem. Nie wątpię. No przykro mi. Okay. Dobrze, tak więc, no szczerze mówiąc, ta rozmowa w ciągu dalszym nie ma sensu jej kontynuować. Także... To życzę panu znaleźć normalną pracę, być normalnym człowiekiem. Nie jestem normalnym człowiekiem, mam normalną pracę. Nie myślę, jeżeli pan sobie zajmuje się YouTube'em, to w takim razie to jest hobbystycznie, proszę pana. Pracę mam normalną na etacie. Ja panu życzę zdrówka, tak, mentalnego i w ogóle tak. Tak. Ja panu też życzę zdrowia, ogólnie dobrej pracy i mniej, przede wszystkim mniej takich klientów jak ja.